Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słów. To będzie niezłe. Oto on, szef. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, ka. Taka forsa. Fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Tędy. Jestem za tobą. Witam serdecznie z tej strony Markiz i zapraszam do nowej serii z gry Jest na woli Jedi Upadły Zakon. No to zaczynajmy przygodę. Niech moc będzie z nami. Startujemy. Wybacz, Kal! Nie przejmuj się! Wątpię, żeby te narzędzia wytrzymały na górze. Do końca zmiany. Ja zawsze tak gadam. Zobem, młody! Spójrz tylko na to! Statek separatyst! Nie widziałem Luker Hulka od lat! Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy! Dobra, w drogę. No, lecimy dalej. Widoki ładne. Mają co rozbierać. Uwaga! Uwaga! Co to? W porządku? Tak, wszystko gra. Ale drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Na co kasto puść tę barkę? Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. Na pewno nie. Musimy tu przeskoczyć. To mają co rozbierać. Spokojnie! Tylko przechodzę! Pośpieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Prawie czuję smak tych kredytów! To dopiero będzie noc! Kończmy te roboty! To lekkomyślność! Witam! Ciebie też! Tylko się nie zabij! Taki jest plan! Tutaj dopiero wytapiają się z inną palnikami. O, tu mamy pełny. No, nam raczej nie jest to potrzebne. Brzmi jak szczury złomowe. Ohyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem. Hej, Kal! Spotkamy się przy klamrach. W porządku. Zaraz tam będę. Oh!
Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wzięłaś? Ha? Na dole. Zrobione. Teraz ty. Chwila! W porządku, klamra zabezpieczona. Żyjesz? Wszystko gra. Narobiłeś mi strachu. Chwila! Zajmę się! Gotowe! Wracaj na górę! Chodź no tutaj! Myśliwiec drzewa! Ale znalezisko! Prawdziwa żyła złota! Ten brak leżał tu ze 4 lata? 5. Ha. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały! Ci Jedi. Ale tragedia! Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płaci mi. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił do ściany. Co? W porządku? Tak. Dobra, musimy... Musimy iść, dawaj.
Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj ale, mi. Ale ja je znam! Znam te opowieści! No, słyszałem, są nagrody za takie... Wiem! Ty. Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Tak. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taber zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Nar Shaddam. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, Ka. I pamiętaj. Mistrzu? Ufaj tylko mocy. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Wstawać! Przechować dokumenty! Stanąć w szeregu! Pewnie kolejna kontrola kontrabandy.
Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak, jesteś. Nie! Proszę, miecz świetlny. Słaby. Co to? Sprawdzę, co to było. Zabolało. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie... Znalazłem cię, intruzie. No, to już się zaczyna ciekawie. Z mieczem świetnym. Słyszałeś ten komunikat? Przedaj? Bądźmy czujni. Przez nas nie przejdzie. Zdrajca, rozwalić go! Ruszać się! Nie ruszaj się! Dorwać, mamy kontakt. Strzelać, by zabić. Mam nadzieję, że posiłki są w drodze. Znalazłem cel! Zrozumiałeś! Uwaga! Biła do mnie zamknięte! Jedyne wyjście. Muszę się ruszać. Postanowiłem odpocząć. Tak się przygotowuję. Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie wypoczniesz. Też to słyszałeś? Ha! Intruz! Tak i wiedziałem, że tak będzie.
załatwię to. Niech ktoś inny kontakt zabił jednego z naszych. Nie dasz nam rady. Byle nie popełnić żadnego błędu. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. O nie! Za osłonę! Przebiegać między seriami. Teraz! Pociąg stanął? Whoa!
Trzymaj się! Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Nie uciekać. Wypadek. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Kal, Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest.
teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Kal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak. I to by było na tyle w tej części. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się ciepło. Cześć.